Cześć, tutaj Mister Assassino i witam was w kolejnej powtórce bitwy u Assassina. Dzisiaj witam was na czołgu Batchat i gra właśnie na tym czołgu po raz kolejny Łysy z Grzywką, po raz drugi właśnie u mnie na kanale pojawia się w serii stałych, nie stałych walców, a bitwy u Assassina. Gra widzimy w Plutonie z Marcinem 5800 i jesteśmy na mapie Erlenbergu. Jeszcze tak cicho i króciutko zaznaczę, że widzimy na lufie trzy kreseczki, więc bardzo, bardzo mocno i bardzo umiejętnie widocznie Łysy potrafi grać na tym czołgu. W sumie takie małe info dla tych, którzy tam, nie wiem, by chcieli sprawdzać staty Łysego. Zmienił aktualnie nick na Rico Podłoga 69, żeby było jasne. I jeszcze szybka informacja taka, że jeśli wyśle mi Łysy właśnie cztery powtóreczki, to będzie mógł awansować do serii stałych bywalców. Potem niedługo będę miał na YouTubie krótki filmik informacyjny, jak właśnie awansować z bitwy u Assassina do serii stałych bywalców i właśnie jakimi zasadami rządzi się ta seria. Ale to będzie w innym filmie. Teraz mamy bitwę właśnie tutaj Łysego z Grzywką. Jeszcze taki nick jest, więc taki nick będę mówił, żeby nie było jakiegoś poplątania. No i standardowy punkcik na pierwsze pestki. Widzimy, pojawia się East 4. Dostał już od kogoś jedną pestkę, niestety Łysy nie może obniżyć tak lufy. Myślę, że na razie chce tylko podspotować, chociaż teraz ładnie był w celowniku, ale dalej nie ma strzała ze strony Łysego. Wykorzysta to chyba na ostatnią chwilę, żeby po prostu się zaraz wycofać. Chociaż nie, widzimy, bardzo, bardzo umiejętnie schował się w krzakach i tylko spotuje. Ja szczerze mówiąc bym strzelił i uciekł. Przynajmniej byłaby moja taka taktyka. Na razie widzimy granie totalnie pod spota. Dużo zresztą czołgów jest na tej flance, na naszej flance. Trzeba pograć po prostu pod nich, żeby tam zabili tutaj potencjalnych naszych przeciwników. Dosyć agresywny podjazd, bardzo niebezpieczny jak na tą bitwę, na tą mapę. Jest Maus drugi już wyspotowany. Nie wiemy, czy Łysy ma żarówę. Ma żarówę, w tym momencie się o tym dowiadujemy, więc wiemy już, że teraz był wyspotowany. Waffentrager też podjechał dosyć agresywnie, ale to akurat w swój punkt, bo te punkty mapy właśnie ta druga strona przeciwników powinna zajmować. Niestety się z tym trochę spóźniła, chociaż zaraz, czy niestety, się dowiemy, bo widzimy, nasi bardzo mocno zajmują tutaj pozycję i będzie to dobra chyba dla nas sytuacja. Pojawia się kolejna WZ-a. Łysy na razie nikogo nie atakuje, gra bezpiecznie pod totalnego spota, chociaż bym mógł spróbować postrzelać. Właśnie w tym momencie widzimy przycelowanie na WZ-kę. Pierwszy strzał odbity, niestety od tego dziwnego pancerza, drugi w wieżę, niefartownie. Czy będzie trzeci? Niestety trzeci też wpada obok pojazdu, no i dopiero czwarty pocisk jest trafiony. Dosyć niefartowna seria z tego magazynka, ale oczywiście będzie można to jeszcze poprawiać. To jest dopiero początek bitwy. Teraz RHM, przepraszam, RHM, teraz WZ-a. 100 na szczęście w nas nie trafiła, ostatnia pestka wystrzelona i przeładowanie w magazynku. Jest teraz niestety strzał, prawdopodobnie to był strzał od pantery, jeśli dobrze widziałem, tak, to był strzał od panterki 2, na szczęście był to strzał odbity, to ciekawe. No tutaj trudno będzie z podniesieniem lufy, musi tutaj niestety nasz bohater zjechać troszeczkę w dół. Widzimy też podwojone chyba nazwy czołgów, tak, niestety mam to w WOCie włączone, ale myślę, że tak nie przeszkadza na mapie. Kolejne przycelowanie znowu w panterkę. Na razie bitwa dosyć spokojna. Łysy po prostu szuka swojego miejsca, swoich punktów. Teraz się wyspotowała troszeczkę za późno o tą sekundę. Jakby była sekundę wcześniej, już by poszły w nie jakieś strzały. Jak widać, naprawdę powtórka jest bardzo spokojna. Łysy gra taktycznie, próbuje coś tu sobie znaleźć. Jak widzimy teraz pojawił się znowu WT. No i niestety wybrał chyba złą pozycję, bo tutaj dwa czołgi będą troszeczkę nie miały dobrego punktu do ostrzeliwania. Teraz E4, leciutko bok wieży, ale niestety no co chwila obraca tą wieżę, będzie ciężko. No i właśnie o tym mówiłem. I z trzeci teraz dostaje od artylerii. I właśnie na szczęście Łysy nie został tej pestki z pleszem czy czymkolwiek, bo była to niebezpieczna sytuacja. I podjechał i zablokował miejsce do wycofania się właśnie Łysemu. Widać ładnie Tortoise'a, jego włazik. Pierwszy strzał prawdopodobnie wyszedł. Był to strzał pięknie wycelowany. Pestka leciała idealnie właśnie w ten właz. I z trzeci dalej tu niestety zawadza ze swoim małym HP i będzie tutaj chyba przeszkadzał dosyć długo, dopóki nie zginie. Maus też pod złym kątem jak na razie. Kolejna żarówa, no Łysy ma mały problem z tą mapą. Nie może znaleźć jakichś dobrych tutaj przeciwników, żeby sobie w nich postrzelać, ale zobaczymy, jak to zaraz się rozwinie. 4 minuty bitwy minęły. Na razie bardzo spokojna gra, teraz dosyć mocny wyjazd, bardziej pod focha widzimy, niestety znowu żarówa, znowu wiadomo
co tutaj nasz bohater próbuje robić. Tam jest Maus, czyli też niebezpieczna sytuacja. Mamy Mausa E4 w dwóch niebezpiecznych punktach. Mocny pocisk teraz od Waffentragera. Niebezpieczna bardzo sytuacja. Drugi pocisk tutaj oczywiście próbuje się bronić nasz bohater, ale na szczęście Waffel nie wystrzeliwuje tych wszystkich swoich pestek i jeszcze jest w stanie tutaj łysy z grzywką żyć i oddać jakieś pestki. No widzieliśmy też ten dziwny ding na pancerzu WTK, chociaż pamiętajmy, że pancerz WTK z przodu jest dosyć gruby i no może nie jest tak mocno gruby, ale pod kątem da radę coś kątować. Najlepiej strzelać mu tylko w wieżę, więc troszeczkę miał prawo odbić tą pesteczkę właśnie Waffentrager. Teraz i trzeci tutaj właśnie z panterką dwójką próbują zająć bazę. Widzimy łysy bardzo dobrze, że się wraca teraz, żeby tutaj obronić ten punkt. Naszych sojuszników też nie ma za dużo, też można ich łatwo zjeść. Pojawia się i trzeci na małym HP, jest na jedną pesteczkę, niestety chyba jest widoczny łysy na szczęście. Pięknie ściągnięty właśnie ten IS jedną pestką. Pamiętajmy, jeszcze jest tam pantera, która może tu już zagrozić, ale jest łatwiejszym przeciwnikiem. Tam jeszcze się gdzieś pląta obiekt na prawej flance, niestety jest pod ostrzałem aż trzech czołgów, może być to dla niego słaba sytuacja. Pojawia się panterka na full HP. Tutaj łysy ma cztery pestki, jest pierwszy strzał właśnie w tą panterkę, prawdopodobnie może nawet od obiekta. Obiekt niestety jest w bardzo dużych tarapatach, ale na szczęście panterka coś obrywa. Zobaczymy, czy tutaj łysy podjedzie agresywnie właśnie do tego przeciwnika. Wyjeżdża od razu, widzimy, panterka jest tyłem, więc ma idealny miejsce. Niestety pierwsza pestka nie trafia, teraz drugie bardzo blisko przycelowane, no i nie ma panterka praktycznie żadnych szans, nie jest w stanie chyba się wycofać. No i jest ostatnia pestka, jest zniszczona panterka, kolejny frag, na razie tylko 2100 damage, jak na Batchata to jest bardzo malutko, ale zobaczymy, jeszcze troszkę przeciwników żyje i zobaczymy, jak tu się tutaj ta sytuacja rozwinie. Pamiętajmy, że na tej flance został jeszcze East trzeci i Batchat, więc trzeba pilnować tej flanki, żeby nie została całkowicie stracona, żeby tutaj przeciwnicy nie wjechali na kapa. Ale pamiętajmy, że druga flanka też nie jest za wesoła. Tam jest Waffentrager, Foch, E4 i Maus, czyli potężne pojazdy, które będzie bardzo trudno zniszczyć. Na szczęście Foch dostaje teraz dużą pestkę, prawdopodobnie od Isu, jak tu widzimy, jest ustawiony idealnie. Podjazd teraz łysego, widzimy dach Focha, czy będzie to idealna pestka, przycelowanie. I piękny strzał dosłownie w dach. Przeciwnik nie miał żadnych szans, nie mógł się wycofać, bo był też za daleko wystawiony. 2400 damage'a, 4 fragi. Tych fragów już jest troszeczkę, można ich jeszcze troszeczkę zbić. Zobaczymy, jak to będzie dalej się rozwijać. Podjechał właśnie IS na most, kolejny IS właśnie z tej strony. Znowu się robi niebezpiecznie na bazie, jeśli on podjedzie bliżej, może zrobić małe zamieszanie. Do tego ma całe HP, czyli naprawdę może być niebezpiecznym tutaj przeciwnikiem w tym momencie, chociaż gra przeciwko 10 tierom. Pamiętajmy, Maus jest daleko i on raczej nie wróci się, a Batchat jest mięciutki, wystarczą dwie pestki, aby IS go zniszczył, czyli trzeba to też dobrze dokładnie rozegrać. Teraz widzimy, pojawia się ładnie IS w celowniku, tutaj łysego, przycelowanie dokładne, jeszcze nie jest wyspotowany, zaczyna oddawać pierwsze pestki, pierwsza wesła, niestety oczywiście już jest żarówa, chociaż IS nie wiadomo gdzie celuje, zniknął teraz ten przeciwnik, ale strzał na ślepo, załatwia sprawę. Widzimy piękny pocisk i zniszczony kolejny przeciwnik, znowu obroniona baza i 5 fragów, 3290 damage'a. No i teraz Waffentrager na małym HP, został jeszcze Maus i dwie artylerie. Batchat, jak widzimy, z artylerii jest po prawej stronie, więc próbował coś tam celować. Maus ma 1200 HP, dosyć sporo, ale nasz Maus, który tutaj gra, ma też w sumie tyle samo, może mu pomóc tylko Isu, który jest gdzieś tam z tyłu. Zobaczymy, jak to się zaraz rozwinie. Waffentrager, przypominam, właśnie ma 42 HP, teraz dosyć agresywnie wyjeżdża na niego właśnie łysy, jeszcze pestek nie ma, dopiero teraz przeładowuje swoje pestki za chwilę. No i piękny, szybko wykończony przeciwnik, dużo ryzykował tym wyjazdem, bo pamiętajmy, Waffel też ma właśnie tutaj swój magazynek i mógł być to malutki problem, ale na szczęście udało się w bardzo dobrym momencie przeładować cały magazynek i zabić tego przeciwnika, tym samym robiąc 6 fragów, no i 3300 damage'a ponad. Teraz Maus, który właśnie widzieliśmy, przechylał lufę w drugą stronę, widzimy też tutaj łysy umiejętnie, bardzo dobrze gra, odsuwał całkowicie swoją kamerę, jak to było tylko możliwe, żeby patrzeć, gdzie odwrócił wieżę właśnie Maus, gdzie się cofa, gdzie ogarnia sytuację. Teraz tutaj dosyć agresywnie, znaczy dosyć taktycznie podjeżdża właśnie nasz łysy. Widzimy, Maus jest całkowicie odwrócony, znowu odwracał leciutko wieżę w tą stronę. Tutaj przeciwnicy podjeżdżają, znowu objazd z drugiej strony. Jeśli był wyspotowany, to wiadomo, że było to
będzie trzeba go objechać z drugiej strony, już tam pierwsze pestki lecą w niego, niestety widzieliśmy, nie było żadnego przebicia, teraz widzimy agresywny wyjazd, są jeszcze cztery pestki, trzy pestki w magazynku i zaczyna się wystrzeliwanie tych bułeczek właśnie w jego tylny pancerz. Kolejna ostatnia pestka, zostało mi niestety troszeczkę HP, miejmy nadzieję, że nasza tutaj drużyna to obroni. Maus jest dosyć niebezpiecznym teraz przeciwnikiem, tu jeszcze zablokuje u Waffentragera swój pojazd i będzie mógł odwrócić się jakoś. Na szczęście Łysy zdał radę wycofać, olał naszego tutaj bohatera, ponieważ wiemy, że Łysy teraz nie ma pestek i musi się zająć przodem, musi walczyć z przodu, bo tam jest dla niego niebezpieczna sytuacja. Została jeszcze artyleria, która jest właśnie tutaj, całkowicie zmieniła położenie, wjechała w tą stronę, więc dosyć niespodziewana akcja. Tam nasza arta, chyba też Batshot pojechał właśnie w tą stronę, żeby sprawdzić i zabić przy okazji może właśnie tą artylerię, ale widzimy, artyleria jest z tej strony. Łysy ma 6 fragów, czyli jeszcze ma szansę na Radleya Waltersa, co będzie bardzo trudne, ale zobaczymy, czy się uda. Jest w celowniku Batshot, który znika na chwileczkę za górką. Będzie trzeba szybko wyjechać, szybko przycelować. Teraz przycelowanie bardzo dokładne musi być, nawet niedokładne, i pięknie wykończony kolejny pojazd. 7 fragów i 4600 damage'a. Teraz tylko trzeba podjechać i zabić ostatniego przeciwnika, który jest właśnie wyspotowany. Niestety podjeżdża do niego arta, ale na szczęście oczywiście tutaj Łysego ta artyleria ginie. Widzimy tutaj, wystrzeliwuje jeszcze pięknie pestki swoje nasz Łysy, żeby tylko zostały dwie ostatnie i żeby był jeszcze medal za ostatnią pestkę wystrzeloną i ostatnią pestką zabity przeciwnik, czyli bardzo umiejętnie zobaczył jeszcze to, nawet ja tego nie zauważyłem. Teraz tylko wystarczy wyspotować artylerię, co może być niebezpieczne. Pojawia się M53, ostatni pojazd, pierwsza pestka dosyć mocno przycelowana. Jest piękne wejście i ostatnia pestka, czy będzie, czy zdąży? Jest pięknie zabity ostatni pojazd w bitwie ostatnią właśnie pestką. Czyli ten Batshot z tymi pięknymi trzema kreseczkami na lufie zrobił Radleya Waltersa. Oczywiście był to Łysy i oczywiście ostatnią pestką w bitwie widzieliśmy tam piękne wystrzelenie dwóch pestek, żeby tylko ładnie zniszczyć tego przeciwnika. Przejdźmy teraz do paneli z bitwy. Jak widzimy, jest oczywiście Masterka, jest Fire for Effect, Pojedynkowicz i Brutal. No i z tych ciekawych medali mamy medal Fadina też na pięknej złotej szarfie. Mamy Radleya Waltersa, czyli dwa piękne medale zdobyte w jednej bardzo ładnej bitwie. Może w bitwie nie działo się zbyt dużo z damage'em, ale dzięki właśnie Radleyowi i temu pięknemu wyjściu z tym medalem Fadina ta powtórka znajduje się na moim kanale. Jest oczywiście służba patrolowa, jest specjalista i duży koliber. Na następnym panelu widzimy tutaj Łysy z grzywką, tak, coś mi się pomyliło, jest 6189 damage'a, czyli tam nie było widać kilku pestek na ślepo, czyli bardzo dużo nie było widać pestek na ślepo, bo tutaj 6189 damage'a to jest jednak bardzo dobry damage na Batshocie, jak widzimy. Nie, myślałem, że troszeczkę tego damage'a jest mniej, ale jednak Łysy jeszcze wyciągnął pod siebie bardzo pięknie tą bitwę z damage'em. 8 fragów i 1445 expa bazowego. Jeszcze szybka informacja, dalej mi nie działają powtórki z patcha 9.9, jeśli ktoś ma jakieś jeszcze rady, jakieś porady, bardzo chętnie bym je przyjął i potestował. A przechodząc znowu do ostatniego, najważniejszego, najbardziej szczegółowego panela, mamy 30 pestek wystrzelonych, z czego 24 są trafione i tylko 20 jest przebitych. W sumie 10 pestek straconych jak na magazynek, to nie jest tak źle, do tego widzieliśmy, jak tam musiał strzelać nasz właśnie bohater, a do tego zrobił medal Fadina, więc niesamowicie opłacało się tak właśnie stracić te pestki. Damage, jak już wspomniałem, ponad 6000, z 300 metrów tylko 733, czyli Batshot ten ładnie grał na praktycznie drugiej, a nawet pierwszej linii. Tutaj hity przyjęte są to aż 4, spenetrowane są 3 oczywiście, Batshot jest bardzo mięciutki i jest jedna odbita. Damage odbity, a raczej przyjęty przez splash to jest tylko jeden, prawdopodobnie to była ta artyleria, ale wtedy nic się nie stało. Wyspotowanych pojazdów 6, zaatakowanych aż 10, no i zabitych oczywiście 8. Damage'a zrobionego przy asyście aż 3694, bardzo duży damage przy asyście i dystans przebyty na całej mapie 5 km i 200 metrów, czyli też bardzo duży dystans. Z czego widzimy tutaj, nasz Łysy grał na premce i zrobił aż 103 kredyty na 10 tierze, bardzo ładnie. No a niestety, znaczy niestety, widzieliśmy, nawet zarobił 45 tysięcy, czyli bardzo dużo jak na pojazd premium, jak na zwykły pojazd na 10 tierze, a do tego jeszcze musiał, widzieliśmy, strzelać cały magazynek goldowy, więc bardzo ładnie wyszedł z tej bitwy tutaj właśnie z tymi finansami. Chociaż jak je tutaj widzę, to
powinien dużo stracić, znaczy dużo stracić. Tego powinno być mniej, ale nie wiem. WG widzimy inaczej, liczy, może ma inną matematykę. 2167 expa za konto premium i tutaj nie ma żadnych bonusików, zostaje 2167, czyli bardzo ładny wynik expa. To by było na tyle w tej powtórce. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i do następnych bitew, bitwy u Assassina. Cześć!